Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i dzisiaj ze mną jest Lewy. Dzień dobry. Witam serdecznie, tak po raz kolejny widzimy się na żywo i tym razem już w jakiejś takiej lepszej formie, bo było coś bardzo ważnego, bo wczoraj byliśmy wspólnie na, na Deadpool i Uwei na przedpremierze. Dokładnie. I no nie mogliśmy odmówić tej przyjemności, żeby nie nagrać wspólnie recenzji, jakoś się widzimy. No, po prostu idealna okazja, tak jak z Adim kiedyś nagrywałem recenzję na żywo, to była czarna Pantera i potem Strażnicy Galaktyki 3, no to zerwy musieliśmy deadplay'u wejnać, no, zwłaszcza, że po prostu, no jest o czym pogadać przede wszystkim. No jest idealna okazja spotkać się na żywo, pogadać, tak. Tak, bo da dawno dyskusji naszych wspólnych nie było, więc idealna okazja, aby sobie trochę podyskutować. Dokładnie tak. No to co? W takim razie, bez zbędnego przedłużania. Lecimy. Tak jest, przejdźmy do rzeczy. Dobra, no to tak na sam początek, żeby jak dobrze zacząć, jakieś takie twoje ogólne wrażenie? Tak, yy, na pewno lepszy od Spider- No Way Home, pod względem kamiofestów i tego typu rzeczy. Nie podoba mi się w tym filmie tempo. Tempo jest absolutnie tragiczne. Wil yy, Wilan jest dosyć średni. To Cassandra na początku zrobiła na mnie dobre wrażenie, ale im dalej to szło, to tak naprawdę to był taki Wilan typowy, żeby być. I myślałem, że zrobi cokolwiek więcej niż zrobiła w tym filmie. I generalnie myślałem, że w tym filmie będzie nieco więcej. Bo tak naprawdę mu, jak on się kończył, ja myślałem, że on się dopiero rozkręca, nie. Więc. Z tym tempem miałem problem i z tym, że ta fabuła jest taka strasznie pretekstowa, że dosłownie paradoks pojawia się znikąd, bierze Deadpoola, Deadpool musi zrobić to, potem znajduje Wolverine'a, żeby to, żeby zrobić to i tak dalej i ta fabuła jest pretekstem do kamiofestów i różnych rzeczy, na które po prostu fani czekali i czy bawiłem się źle? Nie, bawiłem się zajebiście, ale to wciąż razi mnie w oczy. Czyli taka prostota może i niewykorzystanie materiału, coś takiego? Nie no, wykorzystali. To jest świetne jako komiks, ale to jest stylowe jako film. To znaczy, to nie jest to, że to jest złe wykorzystanie materiał bo to jest świetnie wykorzystany materiał źródłowy, bo to jest taka laurka dla fanów Foxa, X-Menów i tego wszystkiego, że to jest dobrze zrobione. Ale ta fabuła jest zwyczajnie pretekstowa. To tam nie ma. Jak, tam nie ma nic za bardzo, jak obejrzesz to z, tej, z tego, że to jest Deadpool i Wolverine, to ten film już nie byłby taki świetny. To jest jak Snow Way Home. Czyli, że można by wstawić kogoś innego na ich miejsce, dać tą samą fabułę. I wtedy by było gorzej. Ja uważam, że ten, że to, ten film działa tylko i wyłącznie dlatego, no, że Wolverine, Hugh Jackmana i Death Ryana Reynoldsa są to fenomenalnie zrobieni. I tego nie można odmówić. To humor, sceny akcji i dynamika między tą dwójką są świetne. Ale to nie zmienia faktu, że fabuła jest strasznie pretekstowa i ten film ma tempo do dupy. No bo szczerze mówiąc, po zapowiedziach, których no, było dość sporo, i w ogóle, bo to było jeszcze to, że nam mówili, że jest 40 minut filmu zawarte w trailerach, co jest kłamstwem, bo jest zawarte też część dalsza, i było, że niby jeszcze też będzie coś więcej poza tym. A czym dostaliśmy coś więcej? No tak no to, średnio. Tak średnio, w sensie tutaj może, nie dostaliśmy wszystkiego w trailerach, ale ta reszta, to, co, to, to nie dostaliśmy kamio. To, to było oczywiste, że nie dostaniemy. I tak w sumie to dostaliśmy wszystko. Tu, tutaj nic zaskoczyło w tym filmie. Ja myślałem, że tam jeszcze, że może jest jakiś ukryty złoczyńca, nie? Że Cassandra to będzie tylko w nicości. A tak to, to he, to trochę średnio. No tak. Nie, nie za wiele poza tym, co dostaliśmy w trailerach. No i właśnie to jest to tempo, o którym mówiłeś, bo ogólnie by by się ślicznie przekonani, że film trwa 2,5 godziny. Nie wiem skąd to przekonanie nas było, że trwa 2,5 godziny, a później tak, minęło, no 2,5 sobie tam z reklamami wyszło, wychodzimy, patrzymy, ej minęło 2,5 godziny, co jest? I tak potem patrzymy sobie jeszcze, że film miał trwać 2 godziny 7 minut, ale nawet jeśli to było 2 godziny 7 minut, to się odczuwało to jako półtorej godziny. No i tak, to, to też jest spowodowane pewnie tym, że ten, na tym filmie się po prostu dobrze bawisz, nie? A, to ale to z kolei bardzo. miałem niedosyt. W sensie, no, może to jest właśnie przez to, że to było tak dobre, że ja mam teraz niedosyt tego. Że chciałbym ale, więcej tego. Tak, ale po prostu uważam, że ten film, tam czegoś braku, nie, nie umiem tego nazwać, ale tam, mówię, to przez, raczej przez to tempo, że tam wszystko goni, potem zwalnia, potem nagle goni, potem znów zwalnia. A potem nic się nie dzieje, potem aż nagle znowu je but, i tak dla mnie to jest. Nie wiem, to nie jest to. Znaczy... Jeszcze to, że my wszystko wiemy właściwie o tym filmie, że wiedzieliśmy wszystko praktycznie, co tam się dzieje. Brakowało czegoś takiego, czegoś, czego nie wiemy, co nas zaskoczy. Tak, znaczy, na pewno to tego filmu to, co mówiłem, że jest lepsze od Nowej Home, okay. to jest to, że te kamillo, te postacie, to wszystko jest lepiej wplecione. I wi wiadomo, że te kamia w Nowej Home też miały podłoże fabularne. Ale tutaj jest to zgrabnie zrobione z większym sensem. Mhm. I przede wszystkim tu nie ma aż tylu dziur w fabule. W ten, tak. ten film się trzyma kupy, mimo wszystko. To, że jest pretekstowe to, co mówiłem wcześniej, to jedno, ale to, że trzyma się kupy, to nie można mu odmówić. Bo dlaczego w ogóle mówię, ono i chąca czas? Bo my tak wczoraj, przed filmem jeszcze gadaliśmy, że to będzie coś takiego, że. Mamy obecnie działanek, w zaczyna MCU, mamy Kamio Fest, potem sobie coś tam, chwilę lecimy z jakimiś innymi produkcjami, troszkę gorszymi i potem znowu jakiś Kamio Ta, no taka pętla. To jest to, co właśnie wczoraj mówiłem, nie? że mamy takie straszne średniaki, potem dowalamy jakimś eventem albo filmem takim jak Strażniki Galaktyki 3, który wiadomo, że będzie inaczej traktowany, bo to James Gunn, a potem znowu dostajemy średniaki, potem znowu event jak Deadpool Wolverine i obawiam się, że teraz będzie bardzo podobnie, bo dostaniemy w lutym Kapitana Czwórkę. Co tam jeszcze jest na 25. Thunderbolts, mhm. fantastyczną czwórkę? Blade'a wątpię, że wrzucą. Umów się nie uda się z tym Blade'em. To, że Blade się pojawił w, tutaj? bo to był Blade, prawda? W tak, miejscu, tak. To, że się tu Blade pojawił, to jest okej. Okay. Jest jakiś pozytyw, że tego Blade'a o nim nie zapomnieli i coś tam z nim jest robione, że on będzie. A to nie jest Blade, który będzie w filmie. Nie jest ten sam Blade? Nie, to jest Blade, to jest ten, to jest Snipes, to jest Blade z 2000 roku. Aha. To jest te, to jest Blade? To jest z tych pierwszych, z, tej, te, z tych pierwszych filmów. Też od Foxa. Mm. Dlatego Blade się tam pojawił, nie? Co tam... można nawiązanie, że on ci mówi, że e, ten... Że jest tylko jeden Blade i Deadpool robi tą minę do kamery, bo właśnie dlatego, że Marszala Ali nadchodzi jako Blade. No tak. Ale kończąc mój wywód. To na przyszły ro rok jest ta fantastyczna czwórka, e, z Blade'a raczej nie wrzucą. No i potem co? W 26 nie co jest zaplanowane w przyszłym rok? No niby miało być Kang Dynasty, nie? Tak, ale jak nie oni... Tak, jak w przyszłym roku oni to nagrywają wątpię. No ale potem znowu będzie jakiś wielki event. No, i potem mam nadzieję, że coś się może zmienić, jak zrobię ten soft reboot, jak jest zapowiadane. Miejmy nadzieję, że tak. My że tak teoretyzujemy wszystko, że no będzie jeszcze tam 5. Tam się coś zadzieje, nie do końca multiverse'owego, ale coś takiego, właśnie jakiś wielki event. Potem chwila znowu coś. Potem, właśnie, Secret Wars. I to zrobi nam soft reboot. Zaczynamy tak od zewnątrz w jednym wymiarze. My ten Battle zawsze tak yy, spekulujemy. No tak, ja ustawiam, że po Secret Wars będzie rozpierdziel, multiversum zostanie wywalony, będziemy mieć jeden wymiar. To by miało więcej sensu, uważam, bo Marvel sam stracił kontrolę multiwersum. No więc soft to jest takim naj, najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Jak tutaj to wszystko naprawić? W ogóle zapomnę, że my mówimy o Secret Wars yy, w recenzji Dead Wayna. Czemu? Nie wiem, tak fajny ciąg przyznał skutkowość tego, z tego zrobił. Że właśnie, bo gadamy o kolejnym takim właśnie evencie, nie? I mówimy sobie o kolejnych eventach, wiesz o co chodzi. No? Ta pętla, o której ty wczoraj wspomniałeś, właśnie na, jak sobie gadaliśmy. Że to jest właśnie ten daszyć, dalej jest ta pętla cały czas, że... No bo Deadpool i Wolverine, ja zawsze tak mówiłem, że to jest takie być albo nie być Marvela. ten film musi po prostu się udać, żeby dalej w tego Marvela uwierzyć. Tak, tylko właśnie to jest takie, że... Uwierzyć w Marvela, no i dostaniemy Deadpool i Wolverina. To, to nie jest tak, że ten film uratuje ci Marvela, on może dać kopa jakiegoś, że fani się znowu zajerają, no. Ale jeśli Kapitan Army 4 będzie beznadziejny, potem dostaniemy średni Thunderbolts, średnią Fantastyczną Czwórkę. No to wtedy to, co nam dał ten Deadpool and Wolverine, to że w sposób nie uratował Marvela, tylko po prostu jeden film, który potraktowali lepiej od innych, bo Ryan Reynolds, Jackman i tak dalej, nie? Wolność twórcza. Zwróciliśmy na to no tak. uwagę, że oni mogli sobie pozwolić na to, co oni faktycznie nam chcieli, w przeciwieństwie do na przykład innych produkcji, co chyba jako przykład podawaliśmy wtedy... Thor Love and Thunder, gdzie tajcowali ttm nagle uwalili trzy czwarte filmu, nie? I wyszła taka papka. No tam tajka też trochę poleciał z humorem i może to też było przez to, że ma jakąś zbyt dużą wolność twórczą, więc może to wyszło źle, no ale wiadomo, o co chodzi, nie? No właśnie, bo chodzi mi o to, że wiesz, mamy teraz dobry film i co dalej? Co dalej się zadzieje, jak tak dobry film znaczy, Co będzie dalej? ja na przykład uważam, że jakby jakkolwiek złe gadanie o Deadpoolu i Ulverinie, czy mówię, czy jakoś wrzucenie potem czegoś innego przez dużą część społeczności będzie uzna uznawane za złe, bo ja sam wiem, co się dzieje. Jak na przykład właśnie krytykuję No Way Home. I kiedyś nawet nagrałem film, to pamiętasz o tym, że no, dlaczego nie, to, nie lubię No Way Home? No, Te tak, też byłem y jechany w komentarzach, jak ja y ten, mam czelność w ogóle obrażać taki film, nie? I y jakby kończąc, to ten film teraz jest dobry i tam godali w ogóle wszystko, tylko po tym bo trzeba dorównać tym oczekiwaniom albo w miarę chociaż zrobić coś podobnego, nie? Ja na przykład uważam, że kapitan Ameryka 4, co by nie gadać, ja, ja się jarę na ten film i mam nadzieję, że mi go nie zepsują. I szczerze, ja się ja uważam, że nie jest trudno przebić Deadpoola i Wolverina w tej jakości tego filmu, bo on trzyma się znowu tym, że to jest Jackman i Reynolds, tak. nie? To są takie dwa jego fundamenty, że to są te postacie. Tak, gdyby tam wrzucić nowego Deadpoola, nowym aktorem. I nowego Wolverina, to ja bym wątpię, że on byłby też tak gloryfikowany. Właśnie ta nostalgia i te kamienia, tak działają na te filmy, nie? Więc nie możemy Deadpoola zróżnicować właśnie z takim filmem, który opowiada jakąś inną historię, nie? Też dla mnie to jest takie, powiem ci, Deadpool i Wolverine. Wczoraj też miałem opowiedzieć, jak wracałem z kina, bo to z taksówką, tam z taksówkarzem, z kierowcą, gadaliśmy o Deadpool i Wolverine, no, to, ci, to, 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 to tak wczoraj Coś mi powiedz dzisiaj... Tak, bo stwierdziłem, chciałem ci napisać, stwierdziłem, że sobie to powiem tutaj i gadałem sobie o Deadpool i Wolverine z nim e, to obaj doszliśmy do wniosku, że wkurza nas to, że filmy Marvela coraz bardziej się robią takie, że to nie jest historia, tylko to jest właśnie to jest wielka reklama kolejnego produktu, nie? I teraz mamy wioso. Deadpool i Wolverine Wiadomo, że w, Mar w Marvel są filmy rozrywkowe, te filmy Hero to jest trochę inna kategoria, nie można tego porównywać do filmów takich bardziej standardowych, ale to nie, zna nie znaczy, że nie można od nich wymagać. I mieliśmy filmy, które opowiadały fajne historie, a teraz to się coraz bardziej robi, że mamy bohatera, prowadzić nowych bohaterów, wydać scenę po napisach, która zapowie kolejny projekt i po drodze może coś dać. Nie? I Deadpool i Wolverine to też jest film, który po prostu ma otworzyć furtkę do wprowadzenia czegoś do kolejnych filmów. I mi, mi na przykład strasznie nie siedzi, a na przykład ostatnie filmy, The Marvels, nie? Mówi się, kto się jarał The Marvels, jak ten film miał po prostu sprawić, żeby spotkały się trzy boh bohaterki, kapitan Marvel, Monika, Mrs. Marvel, walnąć na zapowiedź Young Avengers i walnąć inkurzję. I ten, ten film miał tylko, no to co się zderzyły wymiary na końcu. A i pojawia się bestia. Tak, no, no i właśnie. I to jest tylko po to. Cynkupot. Te filmy się robią coraz bardziej pretekstowe, żeby wprowadzać kolejne rzeczy. Ja osobiście mam tego dość, nie? Dlatego ja, ja cenię bardzo takie produkcje jak The Boys, ten nie, niezwyciężony. Czy czekam na Supermana w przyszłym roku? Nie, ja na przykład uważam, że Superman w przyszłym roku pozamiata fantastyczną nie. czwórką. A, bo właśnie to jest ten trochę uniwersum, że końców końc, końc, to się robi z tego taki wielki powiedzmy serial, nie? I to masz takie przejście po prostu z jednego odcinka do drugiego. Wiesz o co chodzi? To jest właśnie minus. Czy? Ja bym chciał, żeby to był serial, a to nawet serial nie można tego nazwać. Nie, nie. Ale to jest ogólnie się problem, że to trzeba jakoś... Właśnie to działało wcześniej, były dobre produkcje, które się są wiązały, a teraz został już tylko ten element wiązania się. Tak, tak. tak chociaż wiesz, ja uważam, że teraz oni podrzucali różne rzeczy i teraz filmy, myślę, że zaczną to zbierać, bo Thunderbolts, no zbiera ci tą Walentynę, zbiera ci wątek tam tego Vibranium, ma być centry, zbiera bohaterów, którzy byli wprowadzeni w czwartej fazie. Kapitan Ameryka wprowadza Red Halka, zahacza o wątek Tiamuta. zahaczał zahacza o wątek tam Halka i na przykład, wiesz, w Kapitan Ameryka 4 śmiało myślę, że można by było wprowadzić taki na przykład wątek, że krew Halka albo coś stała się jakoś powszechna i kraje z całego świata próbują wykorzystać ją albo na przykład tworzyć swoich własnych superludzi. No, i w Capitan Ameryka 4 możesz walnąć Skara, Halka, który pojawili się w Sichal, i dalej nie wiemy, co się dzieje z synem Halka. A to jest ten No to ich by można było tutaj walnąć, nie? I jakoś to, po, jakoś to połączyć, na przykład, żeby doktor Strange wpadł po napisach, wtedy te, jakoś tam zapowiedzieć Avengers. To się da zrobić, tylko ile na tym można lecieć? my już od e, prawie, czyli no, od 16 lat lecimy na tym samym i ja już mam dość takiej pretekstowości, tylko po to, żeby potem robić event, nie? Bo to jest takie, że trzeba po prostu dotrzeć do tego eventu, trzeba mieć tyle cierpliwości, żeby wytrzymać, aż ten event przyjdzie. No i zobacz, event zajebiście, dobrze się bawisz, no ale potem znowu to samo? No ja czwartą fazę w sobie nie W czwartej fazie, no to Shang-Chi mi się podobał. Eternals było, ja uważam, że jest bardzo e, overheated, strasznie jest. Bardzo ludzie tak za bardzo po, nie, po tym cisną, uważam. Ja tam nie widzę jakichś fotów większych. No i ten. No i w czwartej fazie tak dużo w sumie, dobrych filmów nie było. A seriale MCU, no to to na początku jeszcze było ok. Jak Wandal Vision wychodziło i Falcon do Inter Soldier, to ja myślałem, dobra, jak taki będzie poziom, to będzie zajebiście. Loki. Tak, ta, ale ja. Ale te Loki tam później. Ja mu te dwa seriale, pierwsze, zobaczyłem. One nie były wszystkie trzy. Ko nie, bo jeszcze Channel do pomiędzy. No, to, mniejsza, daj mi skończyć. No to jak widziałem. Yy, te dwa seriale, to myślałem, że tam właśnie będzie spokój, ale jak widać też jak te seriale lecą, jak ja zobaczyłem hołkaja, patrząc na to jak wygląda serial hołkaja, a jaki mieli materiał źródłowy i co w Hawkeye'u można było zrobić, i to jak w ogóle ośmieszyli Kingpina, który od wprowadzenia do MCU też jest strasznie ośmieszany, no to trochę średnio to wypada, nie? No. Okej, okay, dobra, mniej więcej rozumiem o co ci chodzi. A jeszcze, mówiąc, nie chcę tu jeszcze dodać. Ja, ja mam dość z tymi serialami. dyskusja o pół dość na seriale. No, ale. ale ja Deadpoolu traktuję jako pretekst do dyskusji, no nie? To jest właśnie to, no ten Deadpool jest taki, że Deadpool on się pojawił po to, żeby troszeczkę. No tak jak powiedziałeś, kolejny kamień żeby tą pętę zatoczyć i ten pretekst cały. No, dzień. ale z serialami też mam problem taki. No to, to samo co Star Wars, nie? To nie jest serial, tylko to jest film. Tak. I taki kiepski. Ja byłam wciągnięty jeszcze. Do... No. Jak to było na przykład z Obiwanem. Weźmy nie przypowiadaj tego serialu. Jak ludzie gadają, że Light był beznadziejny, to niech obejrzył Kenobi'ego. No właśnie. Facet, yeah. który y, był scenariusz na dwugodzinny film, został odciągnięty do pięciogodzinnego serialu, bo on tak pięć godzin około ma. Ja, ja widziałem tu przeróbkę Kenobi'ego na film. To goście zrobił na YouTube. No, więc, no to to jest lepsze. Zresztą nawet goście powinien wziąć, bo on ratuje te seriale ze Star Wars. Teraz zrobił Paterson Klat. No w ogóle, w sensie ja nie, nie sądziłem, że da się tak poprawić y, te gotowe, gotowe seriale. Bo tak on tam też Wielkiego Inkwizytora w Kenobim poprawił, mm -hmm. też dobrze to wygląda. A wracając do Deadpoola. Dla mnie ogólnie to jest, tak jak można wnioskować z tego co wcześniej mówiłem, strasznie dziwna rzecz. Bo właśnie z jednej strony się bowiem dobrze, to jest dobre jako komiks taki audiowizualny, ale jako film to, to mi to nie siedzi. Ja uważam, że Deadpool wcale MCU nie uratował. Ja uważam, że to jest... Deadpool to jest... Wszystkie grzechy Marvela zebrane w jeden film ładnie upakowany. Ale na szczęście dobry w miarę, to jest chociaż tyle. Znaczy... Patrząc na filmy czwartej fazy... I, i to, co mieliśmy w piątej, to, to Deadpool naprawdę, on jest przyzwoity, w sensie tam... Humor, sceny akcji... Yy, walki, efekty... No to to wszystko się naprawdę spina, nie? Ten wstęp No był świetny. Tak na takie bardzo energiczne z ruchy kamio, to, to wyglądało po prostu fenomenalnie. No właśnie. Ale ten, ale efekty były tak dopieszczone, i nie je woją tego tekstu, który mi Adi napisał na Messengerze. Adi pozdrawiamy serdecznie, tak? Tak, prosiłem Adiego, żeby mi napisał żarty do tego odcinka, ale stwierdziłem, że nie upadnę aż tak nisko, żeby to powiedzieć. Więc pierdol się. Aż, tak jest. aż taki jesteś. Tak. i ci tak w pocie trzeba wymyślić taki dobry tekst, tak. a ty go nawet nie powiesz. Dobra, wracając, a, to jest, a ty, a ty jest, jak uważasz? No ja ogólnie rzecz biorąc, najgorsze, że ja się w dużej mierze z tą zgadzam, i tak jak w podcastach zawsze robiliśmy. Często było tak, że po prostu ze ja mną zgadzałem, bo mieliśmy dość podobne zdanie. Może z jakąś bo ja chyba głównie patrzę na jak wszystko bardziej na aspekt tego, że się dobrze bawię. Bo dla mnie to było najważniejsze, że ja się chciałem dobrze bawić, bo czyż to będzie dobry film, i tak faktycznie było. Ale brak, faktycznie, brakowało mi tam czegoś więcej. Czegoś więcej niż takie, niż taka prostu prosta historia, która jest prosta. wodę Fabiany jest jakiś bardzo rozległy, to jest, to jest szukanie czegoś, szukanie i tak dalej. No nie idzie na kamie które są porządne i, i tyle. Szczerze, nie wiem, co mam więcej dodać. Naprawdę, nie mam jakiegoś większego zdania na ten temat. Ja, to, mniej więcej to, co ty powiedziałeś przez ten cały swój wywód, tak? coś tam dodawałem, jakieś rzeczy, to to jest to. I tyle. Powinna już tam coś więcej, jakaś większa głębia? Ale tej głębi nie ma. Ale, mówię mi, nie ja jeszcze, bo istotne to właśnie ta pęta, o której ty powiedziałeś. Tak jest idealna moja odpowiedź, ja właśnie zastanawiałem co będzie dalej, co się stanie dalej. No czy na przykład do twojej ubrani wrócą, że jakoś wykorzystanie. Pewnie dopiero na kolejny event. No ale teraz co, znajemy kolejne jakieś filmy, co nie? Które będą takie takie mech. No i tyle. czyż jakoś wielkie, wielka rewolucja się zadziała? Ja i że to będzie i czyłem że Właśnie, będzie to, powiedzmy te pół godziny, tylko to będzie 2,5 godziny tak jak zawsze, te pół godziny będzie takie coś, wielkie BUM, wielkie WOW, coś się zmieni. Bo w ogóle, miał być tak, że miał być z tym z babciem i tak dalej, nie? A czy on zbawił Marvela? Nie, on tylko uratował, uratował które... Zuratował, no, bardziej to swój wymiar, nie? Swój wymiar, no jakby, myślał o sobie wiadomo i tak dalej, no. Tylko szczerze, to można by było, gdyby faktycznie coś się zadziało, takiego wielkie BUM, gdyby ta, coś tam się, jakiś wymiar na przykład został usunięty, Jakoś to zmianę przyniosło. Jakąś inkursję wywołać. Coś takiego, coś w sensie dołożyć tą cegiełkę do rozpierdzielu multiversum, tak. do której przyłożyli się Strange, Loki, Wanda i Strange, nie? To jeszcze Deadpool by do tego dołączył. No właśnie, rozwali się go w chociażby. Albo wiesz, ale ten, chociaż ja na przykład uważam, że to też nie jest tak, że... to by mogło być, że to nie oni rozwalali, tylko na przykład multiversum się naturalnie rozpada no. przez jakieś wydarzenia, przez Kanga, a oni, każdy z nich myśli, że to przez nich, nie? To, 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 by, to by było dobre, no że. Żeby... No właśnie. Że to ono się naturalnie rozpada, i po prostu oni jakieś tam mają swoje. Ja, ja, ja to gdzieś widziałem chyba na. Yy, ten, gdzieś, gdzieś a propos tego właśnie widziałem na Facebooku, na jakimś fanpage'u, ale właśnie nie mogę sobie przypomnieć, gdzie ja to widziałem, bo mnie chciał kraść tekstów. Ale gdzieś to było. Nie wiem, czy na, nie na Avalonie? Może, nie wiem. Jak sobie przypomnę, to dam w komentarzu. Ale właśnie tam, tam było coś podobnego napisane. Ale dobra, a muszę powiedzieć jednej rzeczy, która jest faktycznie dodaje do całego wątku multiversum. Czyli kwestia tej, jeżeli nie pamiętasz, jak się nazywał tej postaci, która jak umiera, to świat się rozpada. Jak to się nazywało? Eee, Na no pewno, Istota. Istota prymarna. Istota primarna. To akurat fajne, to dodaje. Ale to, to nic z tym zrobili. No, że nowy Murwell się pojawił i, i, i stał się tą postacią i. Ej, oś, nie on się nie stał tą postacią. Że było, że. Istoty przymarnej się chwilę nie da zastąpić, w sensie. No ale to jakim cudem y, wymiaru Weyna zaczął się odradzać? Jak się zaczął odradzać? Końcu, na końcu miałeś pokazane na y, Datapadzie, patrzyła sobie ta dyrektorka. No wiesz, która? Ona patrzyła, że ten wymiaru Weyna zaczął się odradzać. No ale to nie było przez ten czas, y, ten, to urządzenie paradoksa, że go nie użył i dlatego? Bo on powiedział, że bez istoty przymarnej wszechświat się rozpada za tysiące lat dopiero. A tą, tym, tą maszyną on to przyspieszy. Nie, on chciał po prostu uczyć, on nie przyspieszał, on by uczył wymiar. Tak jak to robiło TVA przed wejściem Lokiego. Że właśnie do tego to było. No dobra, ale jeżeli nie, użył, nie użyłby tej maszyny, to suma summarum powinno być tak, że ten fragment pewnie się daje rozpadać, tylko powoli. A on się przestał rozpadać. A więc pokazane na końcu, że ten zaczyna się, się odradzać. Ta linia idzie do przodu. W tym sensie to było? Tak. To może. Czyli w takim razie, no nowy urwany się pojawił, nie? Czyli ma to jakiś sens. Nie, muszę to chyba. Nie wiem. No, może zobaczyć, bo to bo może ja to faktycznie źle zrozumiałem. Ja to zrozumiem tak, że... no bo cały wątek się z tej głównej chodzi się o to, że Deadpool szuka nowego Wolverina, który zastąpi... Je... No tak, a paradoks mówi, że to nie ma sensu, nie? Tak, gdzieś jakiś ma. No nie wiem, Jak będę oglądał drugi raz... A będziemy na pewno. ...to się przyglądnę temu bardziej jeszcze. Ale nie wiem, ja to, zrozum ja to zrozumiałem inaczej. Tak, czyli jeszcze no, nas, jak jak zrozumiesz? Ja to zrozumiałem tak, że... coś, się no nie zastąpił tej istoty. Że nie zastąpi. Nie. To w takim razie, dlaczego ten szczęścia się odradza? No nie, nie, nie. wiem. W sensie ja, może, może ja mówię, może masz rację, może ja coś zmieniłem po prostu. Ja to ale tak zrozumiałem? Ale też nie wiem, czy dobrze. Mi się po prostu tak wydaje. Może jednak coś się kończy. Być może, wydaję. może jakoś to przegapiłem. Chyba się po prostu skupiliśmy na samym tym samym zakończeniu. Możliwe. Ta Maska. Maska, zadowolona. Ale ten. No ale dla mnie i tak, to, ta istota prymarna to wprowadzili, ale to dla mnie bez sensu trochę, bo zrobili to i mogę się założyć, że nie usłyszymy o tym przez najbliższe 7 filmów, które będą poruszały multiversu. Nic nie będzie. Mamy, event, mamy wydarzenia kluczowe, kan eventy Spidermana, mamy istoty prymarne, mamy yy, ten TVA, który chroni święto linię czasu. Ja uważam, że oni tego już za dużo wprowadzają. Bo oni dokładnie do wiedzieli, jak to jest wprowadzać, teraz znają jakieś takie weż, poszczególne kawałki, co nie jakoś to tak. powinno zebrać, ale to tak no, ale jest takie. Ale wydarzenia kluczowe wiemy, że działają w sensie. A, bo awesome. w X-Men 97 też były wydarzenia kluczowe. Były? Canon tak, Count eventy? W, w eventy, spoiler do X-Men 97, jak jest zagłada w Genosze w piątym odcinku, to tam, gdzie wszyscy gdzie bo ty nie wyglądają, mhm. jest wyspa Genosza, to jest kolonia mutantów i tam y, sentinele. Rozpieprzają całą wyspę, zabijają wszyscy, prawie wszystkich mutantów, którzy tam są, i tam cable cofa się, cofa się w czasie, żeby zapobiec temu. I za każdym razem, jak jest blisko zapobiegnięcia wydarzeniu, to go cofa z powrotem do przyszłości. I tam jest powiedziane, właśnie, że to są wydarzenia kluczowe. I że on tam y, ma, y, magowie z Kabartacz, czyli tam od doktora strzędzia, mhm. że to, y, oni, to jakby, oni to odkryli. Okay, że, że Więc tu jest przeniknięcie z tymi canon eventami. Ale tak, zresztą to ja mówiłem. Ja mam problem z multiversum taki, że oni mieszają podróże w czasie i linię czasu z multiversum i z wymiarami. I oni tego używają jak synonimy i ja na przykład tego nie lubię. No, no nie, no podróże w czasie multiwersum to jest co innego. A... Oni tłumaczą, że podróże w czasie działa tak, że cofasz się w czasie i wytwarzać się, jak co, się cofniesz, to się wytwarza nowa linia czasu. czy znaczy nie, podróż w czasie multiwersum w fikcyjnym uniwersum może sobie działać jak chce. Tylko A. wkurza mnie to, że to jest jak synonim tam używany, nie? Że podróż w czasie równa się podróż po multiwersum. A to nie jest tak, to my w ramach jednego uniwersum po różnych liniach czasu, które wytwarzamy cofając się w czasie. No, no tak to, tak to, tak, to by chyba ma... można było spro... uprościć. No. No jakoś tak, więc ja byłem, pani na pokoń, dwa razy byłem na wykładzie, który tłumaczył multiwersum i ja dalej tego multiwersum nie rozumiem. Ej, ja, ja chyba nagram film o tym, jak, jak ja o multiwersum ja w ja końcu, ja to wiem, to bo dobrze. się muszę za to zabrać. Zabieram, zabieram się na to od roku i jakoś nie mogę skończyć. Możemy jakoś raz pokwięzić na no. tym. Możemy. Możemy, jakiś pomysł. Dobra, ale może jeszcze powiedzmy o samym Deadpoolu Wayne, bo tak gadam o wszystkim innym. No, dla mnie. To, to co mogliśmy zobaczyć, Jackmana w tej masce i w stroju, no to wiadomo. I dla wszystkich, którzy się jakoś tam związali z X-Menami, z filmami Foxa, no to prawie się zestrałem, nie? Z radości. Tak, ale no, no potężne to było i no, mówię, to. Mimo tych wszystkich zastrzeżeń do Deadpoola, to to jest film, na którym ja się jestem w stanie bawić, nie? To jest właśnie na Spider- No Way Home, bo tu nie ma aż tylu rażących dziur i po prostu tutaj ten film ma jakąś duszę w sobie, on, on ma coś, nie? I jest uważam, solidnym, że to jest super. solidnym filmem, dobrze zrobionym, tylko właśnie przez to, że my jesteśmy takimi troszeczkę bardziej zagłębieni w temat, to my na to patrzymy trochę bardziej dalekosiężnie. Jakie to będzie miało skutki w przyszłości? co Znaczy nie, ja nie mówię, że to jest. Ja to, ca, to właśnie cały wywód swój mówię, Ja nie uważam, że to jest dobrze zrobiony film. Ja uważam, że ten film ma dobre elementy, które go ciągną. Ale, ale to dalej nie jest fenomenalne dzieło. Ale ja się bawię dobrze. Jest dobrym filmem w momencie, kiedy dzieje się tak, jak się dzieje. Tak jak bardzo fajnie ma się że oni po prostu w ogóle mieli to, żeby w momencie, kiedy były same średniaki i były dobrym filmem. To im to jeszcze bardziej podbudowywało. No tak. No, ale właśnie jest Z, z Guardian, si byli tacy, jak byli Boganowi, się nikt nie mieszał. Bo wiedzieli, że to jest jego ostatni film. Tak. On miał tą pełną niezależność twórczą i on nie był YT, który którym bywano jakieś 51 elementów humorystycznych. On nawet dał mniej elementów humorystycznych w trójce, niż w jedynce i dwójce. No. Tak na, na przekuś. No bo to był i całkiem inny klimat tej części, nie? Bo to było pożegnanie, to było faktyczny koniec trylogi. No i czy jeszcze coś dodania, tak szczerze mówiąc? Poza tym, że się dobrze bawiliśmy, ale. Chyba nie no się też tak wydaje, właśnie. Bo my tak właśnie, jak rozmawialiśmy sobie po filmie, to bardziej się skupiliśmy. Było się tak, tak, tak mniejsza, że zdanie wyglądało cały czas. Dobrze się bawiliśmy, ale. No. I, i tyle, szczerze mówiąc. Nie mam więcej do powiedzenia. Ja miałem nadzieję, że nie. Z godzinę sobie posiedzimy i pogadamy, jak ten film jest super. Szło tak, jakby szło. Najczęściej, ja mam pół minuty. U Ciebie pewnie też o połek, tak? Lepiej, Dag, tak, niż sztucznie rozwadniać. No to też, prawda. To co? To kończymy w takim momencie. Wpadajcie na Strefę Geek'a, 100 razy lepszy kanał od tego, znajdziecie w końcu dobry content, e, także zapraszam e, i tak, możemy kończyć. Dobra, no to w takim razie to już będzie to jak w tym odcinku, Także wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no wpadnijcie do też na Strefę Geeka, tam ostatnio już powoli wracasz do życia. Tak. I bardzo dobrze, cieszy mnie to, jakaś konkurencja, w spacie mi się przyda. No, możliwe, że jeszcze coś wspólnego zrobimy, ale nic nie obiecujemy, które według mojego z nas wygląda. Ale no możliwe, że jeszcze jakieś tutaj rzeczy wspólnie się pojawią, co? No i tyle w takim razie. No, wy to w razie jakoś nie wiem, w niedzielę, jakoś tak, więc widzimy się za długo w omówieniu ostatniego i Koity wreszcie, które z opóźnieniem dwutygodniowym. U ciebie coś ciekawego się w zadzieje w najbliższym czasie? Możesz. Pościgować. No, u mnie coś w środę o 15:00, film, poniedziałki, piątki, piątki shorty, nie? Więc możecie wpadać. I jak ona się stała, przecież jest do mnie. A je, może potem wrócę niedziela niedzielę 12:00, już z normalnymi rzeczami. Zobaczymy. Dobra, no dobra, z Także w takim razie trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć. Pa pa. Naura. No,